taka bardzo ciekawa zależność wynika z tego, kiedy my oddajemy Jezusowi chwałę. Otóż jeżeli owocem naszych warg, naszych ust jest oddawanie Jezusowi chwałę, to równocześnie składamy ofiarę pochwalną. Bardzo ciekawe pojęcie, ofiara pochwalna. Składamy ofiarę pochwalną samemu Panu Bogu. To bardzo ważne, żeby mieć tę świadomość, kiedy zbliżam się do Jezusa, kiedy poznaję Jezusa, kiedy oddaję Mu chwałę, ponieważ tak wiele uczynił dla nas, wtedy równocześnie składamy ofiarę pochwalną, czyli składamy całe nasze życie, które jest przeniknięte świadomością obecności Pana Boga, składamy na ofiarę po to, żeby Pan Bóg mógł nas rozdać. I dlatego w kolejnym zdaniu jest postulat, żeby pilnować dobroczynności, żeby myśleć o drugim człowieku, również o tym najsłabszym. Nie można rozdzielać dobroczynności od tego, w jaki sposób nasze wargi, wyznając wiarę w Jezusa Chrystusa, uwielbiając Go, w jaki sposób my składamy ofiarę pochwalną Panu Bogu.